350 śmiałków wystartowało na Głogowskim Górkowie w krosie Straceńców. Bieg rozegrano na dwóch dystansach, srebrnym długości 5555 metrów oraz złotym długości 11111 metrów. Każdy Straceniec musiał pokonać śliskie od błota strome podbiegi i zbiegi, wypełnione wodą głębokie rowy oraz zmierzyć się z własną słabością. Najlepszym w tych zmaganiach okazał się Piotr Łobodziński z Bielska Podlaskiego, mistrz świata w tak niezwykłych konkurencjach jak bieganie po schodach czy w bieg na mamucią skocznię w Kulm. Zwycięzca pokonał dystans 11111 metrów w czasie 45 minut i 37 sekund. Trudno jak najbardziej, no jedna z trudniejszych tras, na których biegałem oczywiście. Porównywalna można to nazwać też biegiem górskim w stylu anglosaskim, no bo cały czas zbiegi, podbiegi, dodatkowo plus te błoto, woda, a więc mnóstwo zakrętów, a więc naprawdę trasa przygotowana naprawdę na najwyższym poziomie i jeden z trudniejszych krosów w moim życiu. W klasyfikacji Straceńców na dystansie złotym najlepszy z KGHM był Piotr Majewski z ZG Lubin. Wraz z Grzegorzem Jankowskim i Tomaszem Chiciakiem ZG Polkowice-Sieroszowice zmieścił się w pierwszej dziesiątce. Ja jestem ogólnie zmarźluch, także te rowy z wodą, z zimną wodą były najgorsze. Startuję tutaj już trzeci raz, czyli w zasadzie od początku tego istnienia tego biegu. Także chcę kontynuować tą tradycję i za rok też tutaj będę. Najgorsze to już były późne trzecie, czwarte okrążenie, bo to zmęczenie już. To było najgorsze, a tak to... Górki, no same górki, to już jest zmęczenie. 10 najlepszych na dystansie złotym pobiegło dodatkowo w biegu o tarczę świętego Floriana. Prestiżowe trofeum wygrał podobnie jak cross Straceńców Piotr Łobodziński, który zdeklasował innych zawodników. W zawodach pobiegli również uczestnicy akcji Pomoc dla Filipka. Ten 5-letni chłopiec z Bytomia Odrzańskiego cierpi na lekooporną padaczkę wymagającą nieustannej opieki i kosztownego leczenia. Wśród zawodników i publiczności zebrano na pomoc dla chłopca kilkaset złotych. Dziadek chłopca wystartował na złotym dystansie i zdobył puchar. Tak, przywiozłem puchar do wnuczka. Powiedziałem sobie, że jeżeli ja ten bieg skończę, to i na pewno Filipek poradzi sobie ze swoją chorobą. Na zawodach akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku prowadziła drużyna szpiku KGHM. Zarejestrowano 20 dawców. Cross Straceńców to pierwsza z cyklu imprez zorganizowanych z okazji Hutniczego Święta w 2013 roku. Z przebiegu imprezy zadowoleni byli organizatorzy Huta Miedzi Głogów. Oprócz tego, że dopisała aura, to przede wszystkim dopisała publiczność i dopisali zawodnicy. Wspaniała rzecz. Przygotowania tak na dobrą sprawę rozpoczęły się już w zeszłym roku po drugim krosie Straceńców. Już myśleliśmy na temat daty, na temat jak tutaj poprawić wszystko. Mam nadzieję, że zawodnicy, jak również widzowie potwierdzą to, że w tym roku zrobiliśmy milowy krok pod względem organizacyjnym. Tegoroczny cross to także duży sukces organizacyjny. Na pochwałę zasługiwały profesjonalne zabezpieczenie trasy i zaplecze sanitarne. Kibice nie kryli zadowolenia. Żona szła na Nordic Walking i wygrała. No proszę, a jak się dopingowało? To fajna impreza. Najlepsze było, jak skoczyła do wody i przewróciła się w tej wodzie. Tu są moi koledzy, także oglądam i chciałem zobaczyć. Podobało mi się trochę. No dla mnie to ja uważam, że to jest mocno można się nabawić kontuzji jakieś. Dlatego ja nie startowałem. Organizatorzy przygotowali także szereg biegów dla najmłodszych. Rywalizowano również w kategorii Nordic Walking.